Feed the Kraken, Sailor's Favorite Deduction Game, czyli Nakarm Krakena, ulubiona gra dedukcyjna marynarzy, to nowy projekt, jaki pojawił się niedawno na Kickstarterze. Feed the Kraken, gracz wciela się albo w marynarza, albo w pirata, albo w przywódcę kultu, a wszystko po to, by wszystkimi dostępnymi możliwymi środkami wytyczyć właściwy kurs dla statku, na którym się znajdujecie. Jakie to środki? Między innymi zdrady, spiski, wywoływanie buntu na pokładzie wspólnego statku Istanbul, na pokładzie którego wyruszymy w tą pełną niebezpieczeństw wspólną przygodę. W tym celu będziesz korzystać z takich możliwości jak przeszukiwanie kabin swoich współtowarzyszy, możliwość potajemnego uciszenia twoich największych wrogów, a nawet złożenia ich w ofierze niesamowitemu bogu Krakenowi. Feed the Kraken to przede wszystkim gra polegająca na dedukcji społecznej z ukrytymi rolami dla od 5 do 11 graczy. Sama rozgrywka zajmie nam od 45 do 90 minut. Wszystko to na pięknie wykonanej, naprawdę dużej, ręcznie malowanej planszy. Do tego dostajemy masę gadżetów w postaci figurek, m.in. wielkiej, prawie 10-centymetrowej figurki naszego statku, którym będziemy wspólnie kierować. A wszystko to po to, by wczuć się jeszcze bardziej w klimat tej niesamowitej podróży. Celem gry jest skierowanie statku do jego docelowego miejsca. I wszystko byłoby proste, gdyby nie to, że gracze potajemnie zostali podzieleni na 3 role. I każdego cel ma swój finisz w innym miejscu. I tak żeglarze będą chcieli dotrzeć do Błękitnej Zatoki. Piraci do szkarłatnej, ukrytej małej zatoczki. A przywódcy kultu? Oczywiście w same ramiona Krakena. Do swojej dyspozycji dostajecie mapę i karty wskazówek, z których możecie skorzystać. I teraz waszą rolą jest przekonać swoich współtowarzyszy o właściwym kierunku dalszej podróży. Oczywiście każdy bardzo, bardzo mocno przysłuchiwać się będzie każdemu waszemu słowu, by zdemaskować was i odkryć, z jakiej frakcji pochodzicie. Kto zjedna sobie załogę? Kto zostanie nowym kapitanem statku w jednym z jawnych głosowań? Kto finalnie doprowadzi do osiągnięcia celu swojej misji? Kto zdradzi? Kto będzie twoim współtowarzyszem? Kto będzie wrogiem? Kto rzuci cię w paszczę Krakena? Bardzo, bardzo wiele jeszcze innych rzeczy może wpłynąć na przebieg rozgrywki, a to wszystko powoduje niesamowite emocje przy stole i nad stołem i zapewnia naprawdę długą i fajną i przyjemną rozgrywkę. Gra dostępna jest na Kickstarterze jeszcze przez około 10 dni. Jeśli chcecie ją wesprzeć, macie jeszcze szansę. Gra ufundowała się już w 500%, więc na pewno dojdzie do skutku. Ja sam zastanawiam się nad tą grą, ponieważ spędziłem niesamowity czas przy takich grach jak Mafia czy Wilkołak. Jeśli lubisz gry społeczne, jeśli lubisz bawić się wspólnie z towarzyszami, myślę, że to jest fajna propozycja dla ciebie. Zapraszam.